27 miliardów, jakie właśnie wpłynęły do Polski z Unii Europejskiej, to najwyższy, największy i najbardziej znamienny przelew, jaki do tej pory Polska otrzymała ze struktur Unii Europejskiej. I oczywiście. Jest wielu takich jak Mateusz Morawiecki. To z winy platformy obywatelskiej KPO nie wpłynęło do Polski przez półtora roku. Którzy dalej starają się zakrzywić rzeczywistość, ale oczywiście są też tacy jak Andrzej Duda, którzy mówią wyraźnie, że żadnych ustaw nie podpiszą, ale czy dla nas, wolnych Polaków ma to jakieś znaczenie? Czy dla Unii ma to jakieś znaczenie, że z Covid odchodzących do Trybunału Stanu polityków pis tak naprawdę jest tylko ich Krzykiem przez łzy? Jacek Protasiewicz, symbol Polaka, który potrafi zepsuć wszystko. Symbol Polaka, który miał piękną karierę polityczną przez wiele lat, ale to na lotnisku wykrzykiwał po niemiecku do niemieckich celników, albo stawał przeciwko Donaldowi Tuskowi, który naprawdę jest bardzo pamiętliwym politykiem, albo po pijaku. No dobra, ale do tego, co po pijaku i z kim po pijaku i dlaczego tym kimś jest Oskar Szafarowicz, no za chwilę dojdziemy. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj na moim politycznym vlogu zaczniemy od genezy tego konfliktu, który był pomiędzy PiSem a Unią Europejską. I to nie był konflikt, który zaczął się w momencie, gdy Zbyszek Ziobro krzyczał, aby Minkision niczego nie podpisywał. To nie był też konflikt w momencie, kiedy Mateusz Morawiecki zaczął podpisywać wszystko, jak leci, tylko po to, żeby dostać jakiekolwiek pieniądze. Nie, ten konflikt zaczął się w momencie, kiedy Broszka, Beata Szydło, ogłosiła wielki sukces polskiej dyplomacji. 27 do 1, a dotyczyło to przegranej, ten jeden, to była właśnie przegrana, nie sukces, przegranej Beatyszydło Szydło w głosowaniu nad królem Unii Europejskiej. No dobra trochę się wyzłośliwiłem, ale to dlatego, że pan król, yy, znaczy w sumie nie pan król, pan Donald Tusk ściął jacka Protasiewicza, którego ja to czasami sympatyzuję z ludźmi tymi słabszymi, ale wracając, 27 do 1 było genezą całego problemu, który powstał pomiędzy Pisem a Unią Europejską. Kolejne działania jak Minskion, jak e, decyzje, którymi się nie zgadzali w Polsce politycy Pisu Decyzję Mateusza Morawieckiego, to jest tylko i wyłącznie zadyma, taka zasłona dymna. To wszystko, co się działo od momentu przegranej przez Beatę Szydło walki o prezydenta Unii Europejskiej do tak naprawdę 13 grudnia 2023 roku, to są tylko i wyłącznie konsekwencje meczu 27 do 1. I o ile Adam Bodnar razem z Krzysztofem Śmiszkiem i innymi przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości zawieźli projekty ustaw do Unii Europejskiej. Pokazali jak chcą, żeby polskie prawo wyglądało i na tej podstawie, a także na podstawie domniemania dobrej woli nowego rządu polskiego Unia Europejska wypłaciła nam 27 miliardów złotych, co jest największym przelewem jak do tej pory. Ale patrzcie, jaki to jest numer? 27 do 1, beata szydło, a teraz 27 do 0, tak naprawdę, bo PiS dostał 0 pieniędzy z Unii Europejskiej, z KPO. To można powiedzieć, że ta historia i to koło, które zatoczyło te 27, mam na myśli, pokazuje dzisiaj, że. Nawet krzyk ma stalerka. Co by było, jak, 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 jak babcia by miała wąsy? Co by było, jakby, jakby świnki latały? Nawet debilne wypowiedzi Andrzeja Dudy w telewizjach nie spowodują, że Unia Europejska zatrzyma strumień pieniędzy, który płynie do Polski. Andrzej Duda, który mówi, że żadnej ustawy, którą Bodnar teraz skierował do prac Sejmie, nie podpisze. Ma Stalerek, który mówi, że te ustawy nic nie zmieniają, bo one były tylko i wyłącznie zasłoną dymną. I Mateusz Morawiecki, który mówi. No, to co mówi, posłuchajmy. To z winy Platformy Obywatelskiej KPO nie wpłynęło do Polski przez półtorej roku. Ja oskarżam drugą stronę o to, że to ich działania doprowadziły do spowolnienia możliwości wykorzystania KPO i do zaprzepaszczenia wykorzystania części KPO, Krajowego Programu Odbudowy. To wielki błąd Platformy Obywatelskiej. Nic nie zmienią w tym, że Unia Europejska nie blokowała pieniędzy dla PIS-u. Unia Europejska blokowała pieniądze tylko i wyłącznie dlatego, że nie wierzyła PIS-owi, iż będzie on państwem praworządnym. Unia Europejska wiedziała, że PiS będzie szedł w stronę Węgier. Będzie taki jak Orban, czyli będzie autorytarny. PiS jest partią, która jest partią wodzowską, rządzącą przez jednego małego dyktatorka, którym jest, no, mały dyktatorek, to wszyscy wiedzą, no Jarosław Kaczyński, nie ma co tutaj dużej ściemniać. Więc pamiętajcie, moi drodzy pisowcy, którzy dzisiaj staracie się pokazać, że to wszystko, co Donald Tusk załatwił w te kilka miesięcy to wy też byście załatwili, gdybyście byli praworządni. Wy nigdy nie byliście praworządni, bo daliście się wodzić na pasku Zbigniewa Ziobry, który tak naprawdę zbudował swoją renomę na byciu antyunijnym. Zbyszek Ziobro miał być bardziej antyunijny niż Konfederacja. I dlatego właśnie, kiedy wy zgodziliście się na to, żeby w waszych strukturach był niekto inny jak Zbyszek Ziobro, to wy wtedy zgodziliście się tak naprawdę na to, aby... Unia Europejska nie uwierzyła nigdy więcej w zapewnienia PiSu, że jesteście praworządni. Ja osobiście cieszę się, że mamy 27 miliardów, bo to tylko pokazuje, że Unia Europejska wierzy i decyzje Andrzeja Dudy mogą, powiedzmy, być pewnego rodzaju hamulcowe dla dalszego przesyłania pieniędzy. Ale pamiętajcie, z Andrzejem zostało nam około 400 dni, czyli trochę ponad rok. I za chwilę Andrzeja już nie będzie. Także spokojnie. I KPO, i praworządność, i aborcja, o której teraz chciałbym chwileczkę porozmawiać, mają szansę na całkowitą zmianę, bo Andrzej z Mastalerkiem odchodzą w niepamięć. Aborcja, o której Mateusz Morawiecki raz mówi, że jest za aborcją, raz, że jest przeciw, raz głosuje za, później mówi, że się pomylił. No dobra, ale sami posłuchajcie. Jestem przeciwnikiem aborcji. Aborcja jest złem i nie chciałbym, żeby kiedykolwiek tak było. Zresztą wczoraj się pomyliłem podczas głosowania, bo sądziłem, że projekty są głosowane od najbardziej liberalnego do najbardziej konserwatywnego. Są cztery ustawy aborcyjne, które wylądowały w specjalnej, znaczy to jest specjalna czy tam nadzwyczajnej komisji sejmowej. I co ciekawe, w tej specjalnej komisji sejmowej znajduje się 27 parlamentarzystów, posłów, ale tylko dwóch mężczyzn. To chyba dobrze, że wszystkie kluby, łącznie z Konfederacją, który ma jedną posłankę, możecie nie wierzyć, ale zobaczcie tutaj: Karina Bosak, posłanka Konfederacji, jest w tejże komisji. Ta komisja ma zająć się skodyfikowaniem i może zrobieniem wszystkiego aby z tych czterech projektów powstał jeden który zostanie dalej postawiony do procesowania procedowania przez sejm i teraz miałem wczoraj przyjemność rozmawiać z jednym z jedną z członków tej komisji z jedną z osób które są w tej komisji, rozmawiając na temat tej komisji, że ta komisja będzie szybko działała, że za miesiąc może już będzie wszystko załatwione, ale wiecie co się okazuje? Że ta komisja jest tak duża i tak potężna, i będzie miała tak dużo rzeczy do zrobienia, że ustawa aborcyjna, antyaborcyjna, z tej komisji może wyjść za pół roku. Za 10 miesięcy będzie publiczne wysłuchanie każdego projektu, publiczne pytania, będą konsultacje, będą spotkania z Izbą Wyższą, będą negocjacje z klubami. To wszystko spowoduje, że 10 miesięcy mamy jak z głowy, czyli nie ma co liczyć, że aborcja w Polsce będzie przedmiotem dyskusji parlamentarnej, czyli procedowania ustawy wcześniej niż za 9 miesięcy. Co dokładnie mówi, że za 9 miesięcy urodzi się jakieś dziecko z tej superkomisji. Ale o samej aborcji rozmawiałem też z Natalii Wayne, gwiazdą filmów dla dorosłych. Gwiazdą, która nie ma za wiele wspólnego z polityką, ale zobaczcie tutaj. Ale nie chciałaby iść do polityki. Nigdy nie myślałaś o polityce? Nie, to raczej nie, nie moja bajka, zresztą Chociaż jak tak ostatnio na to wszystko patrzę, to dla mnie to jest jeden wielki cyrk na kółkach i. Ma jakieś takie delikatne zapędy, aby. Iść do polityki, ale Natali też ma swój bardzo jasny przekaz na temat aborcji. No dobra, to jesteś za aborcją? Tak, jak najbardziej jestem za aborcją. Yy, wiadomo, nie jestem za aborcją, żeby yy, przysłowiowo ludzie robili, co chcieli, później tylko latali i, i, i usuwali ciąże. Okay. Ale nie za aborcją, w sensie yy, taką, która jest antykoncepcją. Yy, dokładnie. Okay. No, no nie, jednak mamy uważam, że środki antykoncepcyjne są na tyle rozwinięte, że okay. można sobie spokojnie dawać radę. Cały materiał, który na grałem kilka dni temu z Natalią, z Natalii, przepraszam, z Natalii, Znajdziecie na tym kanale. Tutaj jest cały materiał. Wbijajcie, oglądajcie. To jest prawie godzina ciekawej rozmowy. Nie tylko na tematy polityczne, ale jak się domyślacie, w jakiej branży pracuje Natalii, to rozmawiamy też trochę i o tej branży. Stanowczo odcinamy się od niestosownych wpisów i od Protasiewicza. Nie ma naszej zgody na działania niezgodne ze standardami etycznymi, jakie stawiamy naszym przedstawicielom w życiu publicznym. W tej sprawie zostaną podjęte odpowiednie kroki. Taki komentarz nowe Polskie Stronnictwo Ludowe, nowe, no, no nie wiem dlaczego nowe, ale dobra. Taki, taki komentarz PSL wydało na portalu X po dosyć ciekawych dywagacjach pana Protasiewicza którego nomen, nawet lubię. No powiedzmy, że jest takim odważnym bojownikiem i chciałby może coś zmienić, ale no kurna, trochę mu nie wyszło. Pan Jacek Protasiewicz kilka dni temu napisał na swoim portalu X, no, dosyć ciekawy wpis. Szafarowicz 2001. Chodzi o Oskara Szafarowicza. Szafarowicz 2001 Biedaku, nawet nie wiesz, co oznacza starcie całego Parmediano na obiad z seniorami? Bo od ciebie chcą tylko miękkich ust. Współczuję. Nie! Twoje czerwone i duże wargi muszą robić karierę w pisie, nieprawdaż? Ja powiem tak, ja Oskara Szafarowicza krytykuję na każdym polu za jego hejterskie podejście do wszystkich od LGBT przez walczące kobiety, przez wszystkie partie koalicji 15 października. Ja go krytykuję, ale ja widziałem jego zdjęcie tysiąc razy. Ja miałem kilka materiałów na swoim kanale, w którym jest Oskar Szafarowicz gwiazdą tego materiału, ale nigdy, przenigdy nie zauważył, że on ma czerwone i duże usta. To czy Oskar Szafarowicz jest gejem, który spotyka się z chłopakami z pisu to jest jego sprawa. To czy Oskar Szafarowicz robi dobrze polityką pisu albo celebrytą pisowskim albo innym, to jest tylko i wyłącznie sprawa Oskara Szafarowicza i nie mój biznes w tym, żeby nabijać się z tego, czy ktoś jest gejem, heteroseksualnym, biseksualnym, transseksualnym. To nie jest mój biznes, aby się nabijać, tak jak zaczął nabijać się niestety Jacek Procasiewicz. Po chwili. No, może nie po chwili, ale powiedzmy po dwóch dniach mamy wyraźne stanowisko Donalda Tuska, które wyraźnie mówi, że Jacek Protasiewicz przestaje być wicewojewodą dolnośląskim i teraz zaczyna się najlepsza zabawa tak naprawdę bo Jacek Protasiewicz bardzo mocno włącza się w kampanię wyborczą nie innego jak pani Izabeli Bodnar która ma nawet szansę żeby wygrać bój o fotel prezydenta Wrocławia na portalu X Jacka Protasiewicza widzimy fajny cytat Tomasz Owczarek nie mylić ze mną ja jestem Owczarski to jest Owczarek więc ja jestem on jest takim małym owczarskim, owczareczek taki. No ale dobra, nieważne. To masz Owczarek, żadna moja rodzina. Mam tu w dupie. To możecie sobie nie głosować na mnie następnym razem. Oto jak w marcu 2020 roku Jacek Sutryk odpowiedział na komentarze swoich lewicowych wyborców. Po co coś takiego Protasiewicz pokazuje na swoim miksie? po to, żeby zdyskredytować Jacka Sutryka, a dlaczego mu zależy tak bardzo, aby zamieszana w afery, no kryminalne, kandydatka trzeciej drogi weszła na urząd prezydenta Wrocławia? No właśnie, jak ona, czyli Izabela Bodnar, żona pana B, który ma akt oskarżenia, szwagierka pana B, brata Męża pani Bodnar, pana B. który też za chwilę będzie miał akt oskarżenia w sądzie, wejdzie na urząd prezydenta Wrocławia. Wtedy Jacek Protasiewicz, hejter z Wrocławia, wyląduje w Sejmie. Obejmie mandat poselski, który straci pani Bodnar, będąc prezydentką Wrocławia. I teraz mam taki dysonans trochę, ale muszę to powiedzieć jasno i wyraźnie. Matecki ze Szczecina, który zaszczuł. Dziecko pani Felix jest o niebo gorszym hejterem, ale Jacek Protasiewicz, który nabija się seksualności i powoduje, że ktoś może mieć problemy psychiczno-mentalne, bo zostaje wyzwany od gejów, od męskich prostytutek, od jeszcze Bóg wie czego, przez Jacka Protasiewicza, ten ktoś może mieć problemy psychiczne, więc czym różni się, poza końcem tej historii, bo Matecki oczywiście jest gorszy i to jest ścierwo, którego ja nie toleruję, ale pan Jacek Protasiewicz był o krok odbycia takim samym ścierwem, jak Matecki. Czy my, wolni Polacy, którzy głosowali 15 października na koalicję 15 października, chcemy, aby Jacek Protasiewicz objął mandat po pani Bodnar? Ja? Osobiście nie chcę, dlatego proszę was, mimo że nie mam żadnego interesu w tym, żebyście wrocławianie głosowali na Sutryka. Proszę was tylko o to, zagłosujcie na Sutryka, bo Protasiewicz w Sejmie to jest taki matecki, tylko że z wolnej, demokratycznej strony tego parlamentu. A tego byśmy nie chcieli, ale film o Mateckim możecie znaleźć tutaj, więc już was zapraszam na film o Mateckim, zobaczcie czego nie chcecie w polskim sejmie.